Musimy pamiętać, że z oknami żyjemy przez okrągły rok. W lecie chronimy pomieszczenie przed nagrzewaniem się, ale w zimie to samo pomieszczenie chcielibyśmy, żeby się właśnie nagrzewało. Roleta jest idealna, dlatego że zawsze roletę możemy zamknąć, możemy ochronić pomieszczenie przed nagrzewaniem. Możemy ją zamknąć całkowicie, możemy ją zamknąć częściowo, ale oczywiście mamy też inne opcje. Mamy na przykład żaluzje wewnętrzne, które możemy sobie zamontować we własnym zakresie i one są również regulowane, więc tutaj każdy z nas może w dowolnym momencie tego światła, tego słońca dopuścić troszkę więcej do pomieszczenia i może tym po prostu swobodnie sterować. Oczywiście istnieją również specjalne szyby, które zatrzymują promieniowanie słoneczne i nie pozwalają się nagrzewać pomieszczeniu. Są to szyby, które są barwione w masie, przyciemniane, tak zwane szyby przeciwsłoneczne. Tutaj jednak zalecam ostrożność, dlatego że musimy pamiętać o tym, że te okna z nami są ten rok i w momencie, kiedy skończy się sezon dużego nasłonecznienia, pomieszczenie będzie po prostu ciemne. Klimat, który jest w naszym kraju, powoduje, że zdecydowanie najlepszą opcją jest budowanie domów w taki sposób, żeby okna w sposób prawidłowy rozmieszczać na budynku. Te, które mają największe powierzchnie, największe szyby, powinny być montowane od południowej strony, dlatego że tam słońce operuje najdłużej. I to zarówno jeżeli chodzi o lato, jak i o ten zwłaszcza okres zimowy. Jeżeli chodzi o mniejsze okna, te możemy oczywiście w sposób swobodny projektować do kuchni, do łazienek, czy też nawet do gabinetów, gdzie pracujemy.